Grzegorz zgłosił się do programu szukając ideału kobiety. Miła, ciepła, inteligentna, a do tego ładna i rodzinna. Przeżył już kilka związków i dziś dokładnie wie, jakiej kobiety szuka. Czy ją znajdzie? Poznajcie go. Nazywam się Grzesiek, mam 29 lat. Pochodzę z województwa dolnośląskiego. Prowadzę 100-hektarowe gospodarstwo. No i jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Cześć. Miło mi, Grzesiek. Nie równie. Bardzo się cieszę, że napisałaś, że się zgłosiłaś. No i teraz co? Zrobimy wszystko, żeby kobiety napisały do ciebie. Tak myślę. Chciałabym, żebyś mi pokazał, jak mieszkasz, gospodarstwo, co robisz. Mhm. No tutaj jest mój rodzinny dom. Mieszkam tutaj już 29 lat z małymi przerwami na studia. Aha. Na większe miasto. Całe gospodarstwo znajduje się tutaj za tym budynkiem. O, ciągniki. No tak, są. A co najbardziej lubisz? Jest jakaś taka czynność związana z pracą w gospodarstwie, która jakoś ci daje najwięcej, nie wiem, radości, satysfakcji? Satysfakcji, może spokoju. Aha. Kiedy się wyjeżdża tym ciągnikiem na cały dzień w pole, albo puszczam sobie ulubioną muzykę, albo jakiegoś audiobooka i wtedy mam... Słuchasz audiobooki w ciągniku? Oczywiście. Notorycznie. No to taka inna część gospodarstwa. Tak, troszeczkę inna. Ta akurat jest przygotowana pod mojego bratankę i bratanicę. No, ale myślę, że kiedyś jest taka możliwość, żeby też moje dzieci się tutaj bawiły. Jesteś gotowy, myślisz, na dziecko? Myślę, że tak. Założenie rodziny to dla mnie jeden z największych priorytetów. No i myślę, że jeżeli pojawiłaby się odpowiednia kandydatka, no to no długo bym się nie zastanawiał. Bo ty powiedziałeś, że nie chcesz kobiety z przeszłością, z dzieckiem, rozwódki. Tak, dokładnie. Chodzi mi raczej o kobietę bez jakichś takich zobowiązań wcześniejszych. Tą swoją wybrankę, jak sobie tutaj wyobrażasz? Co ona mogłaby tu robić? Takiej pomocy tutaj nie potrzebuję typowo w gospodarstwie. Jestem bezkompromisowy, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, także... Czyli tu? Czyli tu. Nie zmienisz. Nie ma innej opcji. A co ta dziewczyna dostałaby od ciebie? Co mógłbyś jej dać? Na pewno myślę, że kobieta, która ze mną będzie, będzie się czuła bezpiecznie. To myślę, że to bezpieczeństwo to... Na pewno miłość, dużo miłości. Takie myślę, że rzeczy. No ale gdybyśmy się tak mieli zastanowić, jaka ona miałaby być? No jeżeli miałbym mówić o swoim jakimś ideale, to ciepła tradycjonalistka. Bardziej szukasz kobiety z pazurem, czy takiej, która zadba o dom, rodzinę, ognisko domowe? Myślę, że bardziej, która stworzy takie ciepłe ognisko domowe. No jakoś nie wyobrażam sobie kobiety, która stoi nade mną albo kopie mnie pod stołem i mówi, że już za dużo zjadłem. Myślę, że taki dominujący charakter no, nie wchodziłby w grę, bo sam taki mam, więc to by mogło być ciężko. A powiedz jeszcze, czemu, jak ci się wydaje, czemu tamte związki poprzednie się nie udały? Znaczy myślę, że też że stawiałem dosyć wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi o poprzednie związki. Może za dużo rzeczy starałem się w kimś zmienić. Teraz mam troszeczkę inne podejście i dużo więcej rzeczy jestem w stanie teraz zaakceptować takimi, jakimi są. No tak po prostu. No a co w tobie jest najlepszego? Taka drobna reklama własnej osoby. Na pewno jestem facetem silnym. Myślę, że takim, który w cudzysłowie potrafi złowić rybę w strumieniu, albo właśnie zapolować na lisa. A przy okazji takim, który kocha rodzinę. No i też potrafi czasami ugotować obiad własnej roboty. Grzesiek jest świetnym chłopakiem. No, przystojny, wykształcony, przesympatyczny. Nie, Grzesiek nie ma wad. Czyli co? Czego brakuje? Chyba tylko tej miłości tej kobiety. Jeżeli szukasz faceta konkretnego i twardo stąpającego po ziemi, który ceni rodzinę, może warto napisać. Widzisz siebie u boku Grześka? Jeśli tak, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl
oraz wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Grzesiek.